Sporo pracy miała wczoraj tarnowska policja. Do jednego ze sklepów przy ulicy Słonecznej wtargnął zdamaskowany mężczyzna z nożem w ręku. Kiedy podszedł do kasy, ekspedientka wybiegła ze sklepu i przytrzymując drzwi głośno krzyczała, co zauważył przypadkowy świadek. Mężczyzna na to zachowanie się wstraszył i zbiegł. Natomiast natychmiastowa interwencja policji spowodowała, że sprawca został bardzo szybko zatrzymany, ponieważ świadek, który widział całe zdarzenie, informował na bieżąco, co pomogło patrolowi bardzo szybko zatrzymać sprawcę. Był to 29-letni mieszkaniec Tarnowa. Cały czas trwają czynności wyjaśniające, podobnie jak w sprawie napadu na jeden z kiosków gastronomicznych w centrum miasta. Tam też na gorącym uczynku złapano dwóch sprawców. Dwóch młodych mężczyzn usiłowało dokonać włamania. Poprzez rozbicie szyby włamali się do tego sklepu. Jednak z uwagi na szybkie zatrzymanie przez policjantów nie udało im się skraść żadnych przedmiotów tam znajdujących się. Był to 20-letni mieszkaniec Łukanowic i 27-letni mieszkaniec pobliskiej miejscowości Tarnowa. Sprawcy przebywają w areszcie. Jeden z nich podczas zatrzymania próbował pobić policjanta. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.